Dzień dobry, dzióbeczki. Wracam do Was po długiej przerwie. A w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o PlayStation 5 Pro i dlaczego to porażka. A i tak szybko się przywitałem, a zapomniałem wspomnieć o patronie dzisiejszego materiału, a jest nim NordVPN. Internet daje nam ogromne możliwości, ale również czyha tu na nas sporo zagrożeń. NordVPN to program, dzięki któremu możemy czuć się w sieci bezpieczni. VPN to jeden z kluczowych elementów bezpieczeństwa w sieci. Dzięki szyfrowanemu połączeniu jesteśmy trudniejszym celem dla cyberprzestępczości. Możemy również korzystać z aplikacji niedostępnych dla naszego regionu, a co ważne, NordVPN dysponuje funkcją Threat Protection, dzięki której chronieni jesteśmy przed złośliwym oprogramowaniem i irytującymi reklamami. Ja na przykład nienawidzę reklam. Jeśli cenicie sobie prywatność oraz ochronę przed inwigilacją czy bezpieczeństwo w sieci, to NordVPN jest właśnie tym, czego szukacie. Do tego ich wsparcie mocno rozwija naszą działalność i ogarnęliśmy dla Was specjalny link, gdzie możecie zgarnąć aż 4 miesiące w gratisie przy zakupie planu na 2 lata. I pamiętajcie, macie 30 dni na zwrot, jak się Wam coś nie będzie pasowało. Pod filmem i w komentarzu macie namiar na promkę. No i takim oto sposobem macie porządnego VPN-a ze sporymi możliwościami. I co ważne, z NordVPN możecie korzystać aż do 10 urządzeń na wszystkich wiodących platformach, czyli Windows, iOS, Android, macOS, Linux, a nawet Twój Android TV obsługuje NordVPN. Obecna generacja konsol bardzo wiele nam obiecywała i zapowiadała się jako bardzo, ale to bardzo rewolucyjna, z czym jednak nadzieje zaczęły blednąć, a raczej z czasem zaczęły nadzieje blednąć, a rzeczywistość okazała się bardziej brutalna. Ogromna ilość nowych technologii została w dużej mierze zignorowana przez wydawców. Ja nie rozumiem, chyba się nie chce. W każdym razie gry powstawały i powstają wciąż, niestety, ale w starym stylu. Tak więc ogromne potencjalne możliwości po prostu przechodzą do lamusa, a liczyć się będzie jedynie czysta moc obliczeniowa wykorzystywana w najprostszy sposób przez leniwych deweloperów. Ja na przykład, jak to bym był takim deweloperem, to też bym był leniwy. Obecnie coraz odważniej wypatrujemy odświeżenia obecnych konsol w postaci choćby PS5 Pro. Wprawdzie Microsoft twierdzi, że nie zamierza wypuszczać wzmocnionej wersji Xboxa Series X. To z czasem również może to się zmienić, a na ten moment jedynie Sony zapowiedziała PS5 Pro, ale wydawcy gier niespecjalnie pieją z zachwytu. No bo to tak to jest, nie? Że jak siedzisz sobie i pijesz kawkę i klikasz w myszkę 2 razy dziennie i jest wszystko, a tu trzeba 4 razy kliknąć, to już też bym był niezadowolony. Okazuje się, że kolejna konsola to dodatkowa ilość pracy i pomimo pełnej wstecznej zgodności, to jednak będzie to zupełnie nowy sprzęt, który trzeba uwzględnić przy tworzeniu gier. Wpłynie to oczywiście na dłuższy czas ich tworzenia, ale powinno sprawić, że na mocniejszych konsolach otrzymamy obiecane 60 fps w 4K oraz poważniejszy ray tracing. Więcej światła, więcej światła i jeszcze więcej klatek. Więcej! Tak to widzę. Samo PS5 Pro będzie niewiele szybsze od zwykłego, bo plotki mówią o poziomie 60% i wystarczy przypomnieć, że poprzednie konsole zazwyczaj zwielokrotniały wydajność swoich bazowych wersji, dlatego nie ma co spodziewać się fajerwerków. No bo jakby było chociaż, no nie wiem, 61%, to już by było tak. Dodatkowo nie za bardzo można ruszać wydajność procesora, jedynie można zwiększyć wydajność układu graficznego, dzięki czemu faktycznie możemy spodziewać się polepszenia grafiki, ale przede wszystkim ustabilizowania rozdzielczości oraz płynności rozgrywki. PlayStation dodatkowo coraz częściej wspomina o zmniejszeniu ilości tytułów ekskluzywnych oraz większego otwarcia na inne platformy. Oznacza to dla nas tyle, że gry będą musiały działać również na słabszych sprzętach, dlatego nie powinniśmy się spodziewać przełomów, aczkolwiek
Nie wiem, czy w sumie tak naprawdę PlayStation 5 Pro miało być przełomowe. W każdym razie nie będzie. No i niestety musimy się cieszyć tym, co mamy. Ratunkiem oczywiście może okazać się AI, które faktycznie ma szansę zmienić zasady gry i sprawić, że nawet obecne konsole zrobią na nas ogromne wrażenie i dać im no, niejako drugie tchnienie. Dlatego jeśli czekacie na PlayStation 5 Pro, to nie spodziewajcie się niczego więcej poza płynniejszą rozgrywką oraz no, znacznie mniejszym zużyciem zrzucaniem rozdzielczości i 8K czy inne fajerwerki raczej nie wchodzą w grę niestety. Aczkolwiek tak sobie teraz myślę, że może ta płynność jest warta tej ceny. Znaczy ceny, no nie wiem ile będzie kosztować, w każdym razie może jednak dużo bardziej komfortowe ogrywanie tytułów stanie się dla nas takie bardziej przyjemne. Jeszcze muszę to przemyśleć. Wydaje mi się, że PlayStation 5 Pro będzie taką konsolą dla prawdziwych entuzjastów, ponieważ no ja osobiście gram tutaj gdzieś chyba jest Nintendo Switch i to jest moja aktualnie domyślna konsola, którą po prostu kocham. Jest taka piękna. Jest w ogóle najlepsza na świecie. I te gry są wszystkie takie genialne i nie wyobrażam sobie w ogóle życia bez niej. W każdym razie, jeśli gram na konsoli, to mam Xboxa Series S i też nie narzekam. No, wystarczy mi to, co tam jest. No ale może dlatego, że jednak kompa mam z RTX-em 3080 i on daje radę. W każdym razie na kompie prawie w ogóle nie gram, tylko albo wchodzi w ruch Xbox, albo Switch. A tak naprawdę 99,9% czasu poświęconego na gry to jest właśnie konsola Nintendo. W każdym razie, mimo wszystko no PS5 Pro może być ciekawym doświadczeniem. W każdym razie na pewno skorzystają na tym osoby, które będą chciały kupić zwykłą piątkę z drugiej ręki, bo tak naprawdę sporo pewnie ludzi rzuci się na nowość, jaką prosiak będzie, więc będą kupować na potęgę i sprzedawać za psie pieniądze swoje konsole, żeby tylko kupić sobie na premierę nową konsolę. Więc może być tak, że faktycznie przez jakiś czas konsole te standardowe PS5 będą po prostu tańsze na rynku wtórnym, no na czym myślę, że wszyscy mogą skorzystać. Także no nie wiem co powiedzieć, bo tak naprawdę zachwalaliśmy tą jakby obecną generację konsol i tacy byliśmy tymi konsolami zajawieni i w ogóle zajarani, a tak naprawdę wychodzi na to, że się okazuje, że wszyscy tacy leniwi, bo się im tych konsol, na te konsole fajnych gier nie chce robić. Znaczy gry są fajne, ale grafiki im się fajnie nie chce robić i optymalizować to pod te technologie i wychodzi na to, że no nie wiadomo co z tego będzie. No, liczę na to, że nowe rewizje Unreal Engine ułatwią troszeczkę deweloperom tutaj implementację tych wszystkich nowych fajerwerków i wtedy zaczną jakby tak bardziej z ochotą korzystać z tych wszystkich udogodnień. Tylko, że tutaj wychodzi znowu kolejny problem, bo jak wiemy, każda tak naprawdę gra ma swój cykl wydawniczy i na przykład no jest to trochę pracy i teraz tak jak na przykład Cyberpunka robił zespół około 1000 osób i teraz wyobraźcie sobie, że przychodzi taki CEO i mówi: dobra, okej, mamy może prawie wszystko, ale musimy to wywalić do kosza i przenosimy się na nowszy silnik, bo będzie ładnie wyglądać. No tak to niestety nie działa, bo wiadomo, liczą się hajsy i niestety, ale no cała reszta no tutaj niestety nie ma znaczenia i ta dystopijna kraina, gdzie tworzyli takie gry z pasją, z takim zaangażowaniem i miłością, no niestety już dawno poszła w zapomnienie. Chociaż tak naprawdę nie wiem, czy kiedyś robili gry w ogóle w takim kierunku, czy zawsze chcieli zarabiać hajsy. Nieważne. W każdym razie miło was było widzieć po tej długiej przerwie i liczę, że materiał wam się podobał. Na pewno zobaczymy się w przyszłym miesiącu. Ale ile razy to nie wiem. Muszę sobie to jeszcze zaplanować, bo jeszcze dalej wracam do formy. W każdym razie, jeżeli jesteś tu pierwszy raz, na kanale jest sporo filmów i
o nowej generacji konsol, o poprzedniej generacji jest też, są pecety, sprzęty retro. No i jest tu co naprawdę robić, bo teraz może tak troszeczkę się rozleniwiłem. Może nie rozleniwiłem, tylko troszeczkę mam mniejszej takiej siły przerobowej, aczkolwiek wcześniej to jak z karabinu te filmy leciały, więc jest co oglądać. No a my co? Widzimy się w kolejnym materiale i nie wiem, czy w shortsach, czy nie w shortsach. No nie wiem. W każdym razie bardzo miło was było zobaczyć i tęsknię za wami, wierzcie mi bardzo. Więc no co? Do zobaczenia w kolejnym materiale. Do widzenia. Dzięki.